Witam Was serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy Premium Collection Radiant Eevee, czyli chyba najciekawszy produkt z serii Pokémon GO! Z wielu oczywiście powodów. No, będzie się to otwierało. No, w składzie chodzi m.in. kod do Pokémon GO, którego i tak nie pokażę. Potem zostawimy sobie na końcu. Mamy tu radiantową Eevee, którą za chwilę zabezpieczę. Bardzo ładna, śliczna, lśniąca Eevee. No i kodzik, którego nie pokażę, ale i tak go zużyję, jak skończę nagrywać. Też przez słodką przypineczkę. Powiem szczerze, że bardzo ładna, też piękna. Pokémon GO! Tak, w końcu doczekaliśmy się oficjalnych boosterów Pokémon GO. Wcześniej były takie nielicencjonowane, takie bazarowe typowo Pokémon GO, które nawet nie były właśnie z firmy Pokémon. No i to, co jest pod spodem, czyli największa trochę atrakcja. I jest to pierwszy zestaw z takim itemem. Mata do grania z tą Eevee. Zobaczymy, jak to się sprawdza, bo ja używam takiej maty z Ultra Pro, więc za chwilę ją porównamy. Wracając do tej maty, mamy tu tą z Ultra Pro, którą używam. No, widać, że ten materiał jest tu bardziej śliski. No tu jest bardziej. No, chyba tak, chociaż była już trochę używana. No, pod kątem grubości mniej więcej identyczna. Choć widzę, że tu jest lekko cienkie, ale no, różnicy tu nie czuć, więc powinna być nas spełniać jak najbardziej swoją funkcję. Super, wystawają. Dobra, przejdźmy do boosteru. To, co tygryski lubią najbardziej. No, warto zaznaczyć, że wszystkie kody są tu czarne, więc tutaj nie zwracać uwagi, bo i tak wszystkie są koloru czarnego w tej secie. Mamy Blencha, draw two cards, if you to any cards, flip the coin, if you have, attach the water energy. No, czyli tu mamy podwodny deck. Tu mamy, o, to jest bardzo grywalna karta Sorok. No, bardzo często widywana. Można stworzyć kombinację z Sorok i Nulada, jeżeli mi się trafi. Mamy Egg Incubator, Squirtle, Trick Willy, Charmander fajny, Eevee, wyziutka. No i mamy reverse Aloha Rattata i Mortresa. To jest bardzo fajne. Też jeszcze Lunala się trafi, to będzie cud na piśmański. O, Vistar. No, Bledge, Ulfast. Znowu mamy Soroka, więc bardzo fajnie. To Noel, Pikachu, Reverse Ivysaura i Beasley. Energia wodna, Arctos, Steelix, Xatu, Charmander, Eevee, Nastu, Envipom. O, już widziałem dex na podstawie Envipoma. On ma tą abilitkę, że jeżeli będzie orzeł, to on dalej zostaje tak długo, aż będą te orły, więc no, tu jest bardzo ciekawa karta. Aloha Rattata, Reverse Tequaquilla i mamy Golispoda.
5 pion. Energia walcząca. O, mamy jeszcze Lunatona, też połączenie z Sorok i Lunaton, więc może stworzę z tego bardzo grywalny deck, zobaczymy. Pokestop, też bardzo grywalny. Lunamode, znowu ten Embipon. Slowpoke, Lavitar. Jeszcze Empion, bardzo super. Reverse Aridosa i mamy Charizarda, nie radiantowego, ale klasycznego Charizarda z bardzo fajną abilitką, która sprawia, że jedna ognista jest warta dwie ogniste, czyli można z tego zrobić double energy po prostu. To będzie ciekawy ognisty deck. Ognista energia, Xantu, Pokestop, Slowpoke, Beedle, Charmander, Impion, Bulba, Bulbasaur, Pidów, Reverse Slowpoke i mamy znowu tego Fortressa. No i z wyjątkowego się nie trafię, ale zawsze mogę otworzyć więcej. Może w kodach coś wyrwę. Żadna energia. Spark to jest to samo co tam, to tylko że dla elektryków. Chemsy, Xantu, Pidu, Lokaretata, Wimpole, Pikachu, Squirtle, mamy Reverse Charmandera i znowu mamy tego Charizarda. No, coś czuję, że będzie coś sensownego. Się na postuleczki. Booster. Energia. Lunaton. Bardzo fajnie. Znowu Pokestop. Squirtle. Spirirank. Mamy Wimpod. Lavistar. Newell. Mamy Reverse Equipator. I mam z trzecim Mortresa. Coś chyba nie trafiło się z paczkami, bo mamy same powtórki. Ostatnia. Jeszcze ognista energia, Ivysaur, Spark, o to już będzie coś, Chansey, Onix, Charmander, Beedle, Wimpod, mamy Reverse Melmetala i jest Mewtwo, zwykły, ale zawsze jakiś, czyli ostatni był faktycznie Last Pack Magic, no i to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. I zostawcie suba i lajka.